Marta Szymik, witajcie w kolejnym wydaniu wideo zapowiedzi o to, co przygotowaliśmy dla Was na najbliższy weekend, jeżeli chodzi o wydarzenia kulturalne i sportowe w naszym regionie. A zaczynamy od Wisły, a dokładnie od Placu Hoffa, bo właśnie tam w najbliższy weekend będzie miała miejsce czwarta wystawa królików rasowych. Króliki będzie można oglądać przez 3 dni, od piątku do soboty. Uroczyste otwarcie przy dźwiękach kapeli będzie miało miejsce o godzinie 16 w piątek. W sobotę i niedzielę wystawa będzie czynna od 8, w sobotę zostanie zamknięta o 18, zaś w niedzielę o 16. A teraz przenosimy się do Brennej, w tamtejszym Domu Zielin Przytulia. W piątek o 16.30 odbędzie się przedstawienie teatralne w piekarni mistrza Bartłomieja. Wstęp wolny. W sobotę Muzeum Regionalne na Grapie w Jaworzynce zaprasza na niezwykłą wystawę fotografii rzemiosła autorstwa artystki Karoliny Migurskiej. Ekspozycji towarzyszyć będą pokazy rzemiosła. Na żywo będzie można zobaczyć m.in. jak wykonuje się kierpce, czepce, czy jak powstają tradycyjne hafty. To wszystko od godziny 10 do 12. Mamy dla Was również sportową propozycję. W najbliższą niedzielę odbędzie się w Skoczowie trzeci, ostatni etap marszu Kijami w cukier, organizowanego z okazji Międzynarodowego Dnia Walki z Cukrzycą. Wymarsz o godzinie 13, zapisy od 12 obok pływalni Delfin. Uczestnicy mają do pokonania 9 km. We wtorek, 15 października, rozpoczyna się w Ustroniu Jesień Muzyczna. To przede wszystkim cykl koncertów. We wtorek w Miejskim Domu Kultury Prażakówka wystąpi grupa Mozarta. Impreza jest biletowana. Informacje o kolejnych spotkaniach można znaleźć na plakatach, a także na naszej stronie i organizatorów. Z kolei w Cieszynie w środę startuje 30. Międzynarodowa Dekada Muzyki Organowej, Churalnej i Kameralnej. Koncert inauguracyjny zaplanowano na godzinę 19 i odbędzie się w Kościele Świętej Marii Magdaleny w Cieszynie. Wstęp wolny. I to wszystko w dzisiejszym wydaniu wideo zapowiedzi. Oczywiście zachęcam do przeglądania naszego kalendarza imprez wkrótce w regionie. Do zobaczenia za tydzień.